Ewangelia mówi, że jeżeli spokutujesz i uwierzysz całym swoim sercem, że Jezus Chrystus to baranek ofiarny, który umarł za wszystkie twoje grzechy, to będziesz zbawiony. אומרת לך שאם אתה תאמין שישוע מת בעד כל דברים הרעים, החטאים שלך, Nie wierzę w te wszystkie rzeczy i Jezus wcale za nikogo nie umarł. He said that Jesus did not die. Dobrze, to ja teraz się pomodlę. Ja zdejmuję każdą zasłonę, która blokuje Jezusa Chrystusa. Wszystko, co blokuje prawdę Jezusa Chrystusa. Wszystko, co się podnosi przeciwko Ewangelii i prawdzie Jezusa Chrystusa. Odejdź teraz. Teraz Ci powiem Ewangelię jeszcze raz. Jezus Chrystus umarł za Twoje grzechy i wstał z martwych w ciele. On był żywą ofiarą baranka. On umarł za twoje grzechy i wstał z martwych później. Nie ma takiej osoby w całym świecie, która zrobiła to dla ciebie, która umarła za twoje grzechy. Zbawienie to darmowy dar. I pytanie jest, czy chciałbyś to otrzymać? Tak, chciałbym. Dobrze, to powtórz teraz za mną. Powiedz, Yeshua, Panie Jezu. Chciałbym Ciebie doświadczyć. Przyjdź do mojego serca. Przyjmuję Twój dar zbawienia, Jezus. Podejmuję decyzję, aby uwierzyć, że umarłeś za wszystkie moje grzechy. I wstałeś z martwych w ciele. I Panie Jezu, ustanawiam Ciebie moim Panem i moim Zbawicielem. Duchu Święty, pracuj w Nim teraz. Pracuj w Nim teraz. Teraz zdejmuję ten ciężar, który towarzyszył całemu Jego życiu. Ja zdejmuję z Niego to, co pożerało Jego życie, niszczyło Jego życie. Te demony, które pracowały w Jego życiu, które niszczyły Jego życie. Ja teraz odcinam i zdejmuję je z Jego życia. Odcinam te demony od Niego teraz. W imię Jezusa Chrystusa. Ten ciężar, który towarzyszył Jego życiu. Ja nakazuję, aby Cię opuścił teraz. I ja teraz modlę się, że płonie Boży ogień w środku Ciebie, który pali wszystkie fałszywe bożki, wszystko, co się podnosi przeciwko Jezusowi Chrystusowi, wszystko, co nie należy do Jezusa Chrystusa, niech to spłonie teraz. Boży ogień do Twojego wnętrza. I teraz się modlę, że w to miejsce, w te puste miejsca nie wchodzi Duch Święty. Duch Święty i pokój. Pokój, jakiego do tej pory nigdy w życiu nie znałeś. Mm.
הללויה. 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 It's good. זה טוב. לא, לא. זה היא אומרת שלנו לא חם, לך חם בגלל שרוח הקודש נוגעת בך. בגלל זה חם לך, ואנחנו מכירים את זה. Zapyta się go, jak on się czuje. I szoelet, jak ty marzysz teraz? To było coś niesamowitego. Ja nigdy w życiu czegoś takiego nie doświadczyłem. Naprawdę wspaniale się nagle poczułem. Tak, to było bardzo dobre. Niesamowite. אל תישאר לבד, תבוא עוד. תבוא לכאן עוד, אל תישאר לבד, תבוא ותתפללו עליך ותצא מהחיים האלה. ועכשיו יבוא למחר הזה. To poproś go, niech on coś teraz powie o tym, co doświadczył. Że bardzo dobrze się poczuł. Niesamowite to było, to jest bardzo dobre. Wszyscy jesteście wspaniali.